Jak to dobrze, że od dziecka miałem skłonności do cudzoziemszczyzny. Już w piątej klasie podstawówki zacząłem się uczyć najpiękniejszego języka świata. Хорошо? No. A potem w szkole muzycznej uczyłem się po włosku. To też bardzo piękny jest ten włoski, melodyjny. Cudo. Pamiętam jeszcze te włoskie słówka. Siostra. Sorella. Brat. Bratello. Wiosna. Primavera. Fiat. Fiat. Cinco, cinco. Przysmak. Salmonella. Sąsiad. Kanalia. To piękny język, naprawdę. Także ważne języki obce, ale jakże ważny język ojczysty. Czysty język ojczysty. Rodacy, ojczyzna, polszczyzna. Parę lat temu występowałem w Kościerzynie chyba na Kaszubach. 3000 Kaszubów na widowni. Ja mówię do nich, rodacy, ojczyzna, polszczyzna. A oni wszyscy, jo. Także ojczyzna, polszczyzna jednak czasem wyskakuje na scenę w szlafroku amerykańskim. Z gwiazdą na czole. W związku z tym chciałem złożyć krótkie wyjaśnienie. Podobno prezydent Bill Clinton przed pierwszą wizytą w Polsce zadzwonił do naszego prezydenta Lecha Wałęsy i mówi tak, panie prezydencie, pragnę pana poinformować, że muszę nieco opóźnić swój przyjazd do Polski, albowiem zacząłem się uczyć języka polskiego. A to taki trudny język. A nasz prezydent na to, pan mnie to mówi. A propos ojczyzna, polszczyzna, w 1984 roku, czyli jakby wczoraj, kiedy jeszcze stalowe chmury stanu wojennego unosiły się nad Polską, udało mi się turystycznie wyjechać do Anglii. I tam napisałem piosenkę o Polsce. W mieście Nottingham. Miasto Nottingham, to jest na północ od Londynu, jest miastem rodzinnym Robin Hooda. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba? Może to tu przeżytych tyle lat? Może to ten pszeniczny zapach chleba? Może to pochylone strzechy chat? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach? Może przed domem ten wiosenny zapach bzu? Może bociany, co wracają tu do gniazda? Coś, co każe powracać tu? Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień.
Zapisz mi długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach? Może przed domem ten wiosenny zapach bzu? Może bociany, co wracają tu do gniazda? Coś, co każe im powracać tu? Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka? Może melodia, która w sercu cicho brzmi? Może mazurki, może walce Fryderyka? Może nadzieja do czekania lepszych dni? Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka? Może melodia, która w sercu cicho brzmi? Może mazurki, może walce Fryderyka? Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni? Cieszę się, że podobnie to odczuwamy, proszę Państwa. No i okazuje się, że warto pisać, warto śpiewać, warto wzruszać i warto używać słowa ojczyzna, tak rzadko obecnie używanego. Ja, proszę Państwa, w 1984 roku podjąłem samowolną decyzję, bo wtedy tylko przez Pagard wolno było wyjeżdżać za granicę, artyści tylko przez Pagard i nigdy przez żadne inne organizacje. A ja samowolnie, ponieważ zapotrzebowanie było ogromne, żadni artyści nie wyjeżdżali wtedy, bo to po stanie wojennym. No, czyli zapotrzebowanie na te występy były wielkie, podjąłem taką decyzję i takie tournée europejskie wykonałem tam, gdzie Polacy mieszkali. Siła tej piosenki była ogromna wtedy. A ja, ponieważ jestem optymistą życiowym, żeby wydobyć publiczność z melancholii, opowiadałem moją ulubioną anegdotę o Himmelsbachu wtedy. Jan Himmelsbach, kamieniarz z wykształcenia, pisarz, aktor, legenda Warszawy. Wyobraź sobie, stary, jestem ja ostatnio u Centkiewiczów, u tych badaczy polarnych, u Czesia i Łalinki. I my sobie z Czesiem popijamy. Alinka coś robi w kuchni. I Czesiu mi mówi, że jak wilk morski chce kochać fokie, to on tym ogonem tak w lód wali. A w tym momencie wychodzi Alinka z kuchni, mówi, Czesiu, chciałeś coś ode mnie? Ale proszę Państwa, żeby nie spoczywać na laurach, ponieważ widzę tutaj młodsze pokolenie, to już chyba trzecie pokolenie moich wielbicielek, naprawdę. Niedawno matura, widzę chyba ta. Także może chciałem jeszcze poruszyć przez chwilę temat niezwykle aktualny,
jakoś zapomniany w czasie kampanii wyborczej, bezstresowe wychowanie młodzieży. O, prawda? Jakie to ważne teraz? No i zestresowani kiedyś tak łapa, tak, linijka, teczka po rodziców, prawda? Ale teraz jesteśmy kulturalni, grzeczni, dobrze wychowani. A teraz już jest tak, że jak matka da klapsa dziecku, dziecko bierze za telefon, dzwoni do Brukseli, matkę wsadzają na 3 lata. Jakiś porządek musi być, prawda? No. No więc właśnie bezstresowe, ja nie wiem co z tych bezstresowców wyrośnie. Przychodzi koniec roku szkolnego, przychodzi Jasiek pierwsza A, zdejmuje tornister takiej bezstresowej klasy. Ojciec mówi, Jasiek, no pokaż tę cenzurkę roczną. Jasiek mówi, a tam tata cenzurka, żeby tylko zdrowie było. Przychodzi pani do bezstresowej klasy, mówi, dzień dobry dzieci. Dzieci mówią, dzień dobry pani, a ja się z doślej ławki mówi, cześć Jadzia. No to afera znowu, Jasio Hobbs do dyrektora. Dyrektor mówi, Jasiu, weźmiesz zeszycik, napiszesz mi na jutro 100 razy, nie będę mówił nauczycielom na ty. Jasio poszedł, wchodzi następnego dnia, idzie z zeszycikiem do dyrektora, wręcza zeszycik, dyrektor otwiera, czyta, uśmiecha się, promienieje, mówi, no Jasiu, no pięknie, Jasiu, pięknie, ale Jasiu, ty miałeś napisać 100 razy, a napisałeś 200, dlaczego? A Jasiu do dyrektora mówi, a bo cię lubię, dzichu. Także mam nadzieję, proszę państwa, że już teraz na pewno państwo pójdą zagłosować. Szkoda, że nie kandyduję, co? Bo się nie zmieściłem do urny. Znaczy nie, nawet kandyduję. Kolega taki mój z uczelni, zresztą ma tu paru kolegów z uczelni też wykształconych, kulturalnych gości. A, meliorację wodną, to jest posłuchajcie, hu hu. Oxford, Cambridge, tam meliorację wodną. To jest wydział. No jest taki kolega studiujący ze mną, który był starostą tam powiatu piasteczyńskiego, zachęcił mnie, żebym na radnego tam wystartował. I tak przez pomyłkę się tam dostałem, właśnie, bo ja chciałem kandydować na ładnego. Ale pisarz gminny trochę kuchy był i napisał radny. No, no i tak, może będzie jeden radny ładny. Może. Tak. Także, no i no właśnie, bo okazało się, ja sam się coraz bardziej przekonuję, że jednak po tym, co się dzieje w polityce, po tych niesnaskach, po tych kłótniach strasznych, kurczę, tam się wyrabia na górze, to straszne. Także chyba no, cała nadzieja tutaj na dole jest, no takie samorządowe te, no, wybory, żeby jacyś ludzie normalni to przejęli, no. Chyba tak mi się wydaje. Zresztą, to zabrzmi ostro dosyć, ale ja potem tutaj od 4 wiersza dopisałem drugi 4 wiersz jeszcze. Tadeusz Boy-Żeleński. Słynny doktor, poeta i tłumacz z francuskiego. On przetłumaczył Napoleon, po polsku to jest Bonaparte. Tak. No więc on kiedyś już przed wojną powiedział w wyborach, ukochana Polsko, jak niosą wieści gminne, bagno wciąż to samo, tylko żaby inne. Ja teraz kontynuując to, a ja nowych kandydatów dziś przedstawić pragnę, nowe żaby, aby wreszcie skończyć z bagnem. Także mam nadzieję, że przyjemnie razem spędzamy czas na dzisiejszym wyborczym spotkaniu, jednocześnie jakie bolesne straty państwo poniosą w międzyczasie. Ile tam odcinków?